Witam Was ponownie z okolic Nowego Sącza. Tym razem siedzimy przy świecach, nie tak, żeby tu jakiś nastrój szczególny zyskać, ale z konieczności, bo kiedyś, przypominam, świece nie służyły do kreowania nastroju, jak to dzisiaj głównie służą, ale do oświetlenia. I tak jak widzieliście, o 13:00 zaraz po naszym programie rozszalała się tu potężna burza i praktycznie trwa do tego czasu. Troszeczkę się rozwidniło, ale tu kolejne fale deszczu przechodziły i po wsiach zwykle już nawet nie czekają na te pioruny, tylko od razu prąd wyłączają, to i nam wyłączyli. Stąd jesteśmy przy świecach, ale mam nadzieję, że takie warunki, powiedzmy, schroniskowe nie będą przeszkadzały w tym temacie, który dzisiaj mamy, a wręcz pomogą nam w odbiorze, bo dzisiaj chciałem, żebyśmy nie tyle studiowali Biblię, bo temat, dlaczego powinniśmy kochać Jezusa, czy dlaczego warto kochać Jezusa, dlaczego kocham Jezusa, jest to fundamentalne pytanie dla każdego człowieka, powinno być fundamentalnym pytaniem dla każdego człowieka, zaraz powiem dlaczego, a dla każdego chrześcijanina to jest codziennym, stałym przeżywaniem. Dlatego dzisiaj chciałem, żebyśmy głównie dali świadectwo temu, dlaczego kochamy Jezusa Chrystusa. Jeśli chodzi o odniesienie biblijne, chciałem tylko z dwóch listów. Najpierw oczywiście apostoł Paweł, często go cytuję, to jest list do Rzymian, piąty rozdział. Apostoł Paweł, pamiętamy, że to człowiek, który nie należał do mięczaków. On był, można powiedzieć, kimś na kształt dzisiejszego prokuratora. Śledził, ścigał, wsadzał do więzień, a nawet uczestniczył w egzekucji tych, którzy kochali Jezusa Chrystusa. I kiedy poznał miłość Jezusa Chrystusa do samego siebie, tak pisze do Rzymian. Rzadko się zdarza, że ktoś umrze za sprawiedliwego. Prędzej za dobrego gotów ktoś umrzeć. Bóg zaś daje dowód swojej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł. To jest bardzo, bardzo ważne stwierdzenie. Spora część ludzi tak sobie kombinuje, że jak się poprawią z jakiegoś grzesznego stanu życia, tam naprawią swoje jakieś niemoralne postępowanie i tak dalej, to Bóg ich polubi. Czy Bóg wtedy będzie ukontentowany, mówi, o, teraz Cię przyjmę, jesteś dobry. Nie? Jesteś w porządku, poprawiłeś się, zasłużyłeś na moją miłość. Absolutnie to nie ma nic wspólnego z chrześcijaństwem. To jest pogańskie pojmowanie Boga. To jest myślenie, że my musimy zasłużyć sobie na Jego miłość. Prawda biblijna, apostoł Paweł doskonale wiedział, po tym, kiedy już się nawrócił do Jezusa, wiedział, jak paskudnym człowiekiem był, jak walczył z Bogiem, jak niszczył ludzi, Boga, a jednocześnie doświadczył tego, że Bóg cały czas go kochał, cały czas pokazywał mu na różne sposoby, kim jest Jezus Chrystus, czym jest Ewangelia o darmowym zbawieniu, którą głosili ci chrześcijanie, których on prześladował. Aż wtedy pod Damaszkiem, wiecie, z nosem w piachu padł i to był ostateczny argument, który go przekonał. Kim jesteś, Panie? Woła do Jezusa. Ja jestem Jezus, którego Ty prześladujesz. W tym momencie pękło i jego to takie, można powiedzieć, kamienne serce i zrozumiał, jak wspaniałą miłość Bóg okazał jemu i całemu światu, czyli także Tobie w Chrystusie. Kiedy byliśmy grzesznikami. Nie kiedy byliśmy grzeczni, tylko kiedy byliśmy grzesznikami. Jeszcze raz przeczytam. Bóg zaś daje dowód swojej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus umarł za nas. Właśnie dlatego kochamy Jezusa Chrystusa. Tę samą myśl przedstawia apostoł Jan w swoim pierwszym liście, 4, werset 10. Na tym polega miłość, że nie myśmy umiłowali Boga. Zobaczcie, znowu początek miłości nie jest od nas. Na tym polega miłość, że nie myśmy umiłowali Boga,
lecz On nas umiłował i posłał swego Syna jako ubłaganie, przebłaganie za grzechy nasze. Dlatego wniosek, który później w 19 wersecie apostoł Jan stawia, jest bardzo prosty. Miłujmy więc, gdyż On nas przedtem umiłował. To Bóg jest źródłem miłości. To, co zrobił Chrystus, jest dowodem Bożej miłości do nas. I zastosowaniem tego jest po pierwsze przyjęcie ofiary Jezusa Chrystusa, czyli wpuszczenie Jezusa do swojego serca, przyjęcie od Niego obmycia Jego krwią. A potem kochanie Boga i braci. To jest motto życia chrześcijańskiego. Miłujmy więc, gdyż On przedtem nas umiłował. Dlatego za chwilę przekażę mikrofon moim braciom i siostrom, mam nadzieję, że i Twoim braciom i siostrom, i będziemy cieszyć się, dzielić się tym, budować siebie nawzajem i mam nadzieję też Was z drugiej strony kamery tym, dlaczego warto kochać Jezusa Chrystusa. Kto pierwszy? Dlaczego warto kochać Jezusa? W moim przypadku wdzięczność to jest pierwsze uczucie. Mam świadomość tego, jakim byłem człowiekiem, jak mogłem skończyć i gdzie bym skończył swoje życie po śmierci, tak? Gdzie bym trafił. A to, co Jezus zrobił, że oddał swoje życie osobiście za mnie, że miał też moje imię na myśli, kiedy umierał na krzyżu, kiedy był przybijany i zabijany, to również moje grzechy wtedy się do tego przyczyniły. Jestem mu wdzięczny, tak jak byłbym wdzięczny ratownikowi, który by mnie wyłowił w momencie, gdybym się topił gdzieś w wodzie. To po pierwsze. A po drugie, już teraz dzięki Jezusowi mam namiastkę nieba, można powiedzieć. Jezus dał mi tutaj po nawróceniu naprawdę wspaniałe, pasjonujące życie. Dzięki niemu mam wspaniałą rodzinę, wspaniałych braci, wspaniały kościół i też wspaniały cel do życia, żeby pełnić Jego wolę. To wystarczy do szczęścia. Dzięki. Myślę też to wynika trochę z braku egoizmu, że to jest łatwo nam być egoistami, a warto kochać Jezusa, żeby nie być tym egoistą, właśnie żeby się okazać Mu wdzięczność za to, co dla nas zrobił. No i nawet można też tak pragmatycznie pomyśleć, że jeśli jesteśmy zbawieni, to się później z Nim spotkamy, także lepiej, żeby On wiedział, żeśmy Go kochali. Myślisz o dobrym przywitaniu w niebie, no, w sumie. Apostoł Paweł, kiedy kładł, można powiedzieć, głowę pod miecz, właśnie myślał o tym spotkaniu z Jezusem. Mówi, zaraz, za chwilę Jezus Chrystus włoży mi na skroń wieniec laurowy, symbol zwycięstwa. Dlatego idę z radością. Dla mnie kochać Jezusa, no to jest takie mocno związane z tym, żeby Go znać. I no na pewno, żeby Go znać, to trzeba czytać Biblię i teraz jak się tam zagląda, no to widać, jaki Jezus jest. I to też nas tak mnie motywuje do tego, żeby pełnić Jego wolę. A to jest chyba najlepszy sposób, jaki możemy spędzić życie w zasadzie. Także znajomość w ogóle Jezusa no spowoduje, że Go kochamy po prostu. Amen. Thank you.
powiedzieć coś takiego, że mnie też przekonuje, że dlaczego warto, dlatego, że Bóg chce tego, nie? I to jest, jak się tak zastanawiam czasem, to jedna z takich bardziej, znaczy jedna z niezwykłych cech Boga, że Bóg autentycznej relacji chce od nas, nie? Że od człowieka i że jakoś tak też to zrobił, że trochę jakby uzależnił, znaczy taką zależność prowadził między sobą, wielkim Bogiem, a człowiekiem, że jest ten werset, że żebyśmy nie zasmucali Ducha Świętego, nie? Że to, co my robimy, to możemy sprawić, że Bóg się smuci na przykład, nie? I no to jest dla mnie takie dziwne, że Bóg nie chce, znaczy chce uwielbienia i tak dalej, ale nie tylko tego, tylko chce takiej żywej, prawdziwej relacji, nie? I tej miłości oczekuje i chce od nas jej. To myślę, że warto dlatego też kochać Jezusa, bo On tego chce, a co zrobił wcześniej, no to już mówiliśmy. Ja jeszcze bym dodał, że Jezus pokochał nas jeszcze zanim my Jego poznaliśmy i miłość Jezusa do nas jest całkowicie bezwarunkowa. Myślę, że skoro Jezus nas pokochał jeszcze wtedy, kiedy byliśmy grzeszni, wtedy oddał za nas swoje życie. Dzięki Jego ofierze mamy zbawienie. Kiedy zaprosiliśmy Jezusa do swojego życia, oddaliśmy Mu swoje życie. Więc teraz powinniśmy Go kochać i nie dlatego, nie tylko powinniśmy, ale to jest tak pięknie ułożone, że jak teraz Jezus jest, tak powiem, szefem naszego życia i my Go kochamy, no to mamy piękne życie. Nie byłoby tak, gdyby ten, kto jest w naszym życiu najważniejszy, komuśmy je oddali, nie był przez nas kochany. Amen. Można tu jeszcze dodać, właśnie kontynuując tę myśl Jadzi, że Jezus jest żywym Bogiem. To też, co mówił Piotr, nie? Że to nie jest tylko taka relacja potępiony-zbawiony, nie? Czyli tak jak gdyby no, wyłowiony i postawiony tam już na suchym lądzie, nie? Niech obcieka tam z tej wody, czy niech odkrztusza tam muł i małże, których się nałykał, czy co tam jeszcze, nie? Tylko Jezus jest żywym Bogiem, który cały czas tę relację kontynuuje. Jakbyście otworzyli sobie Apokalipsę na 5 wersecie 1 rozdziału, to tam zobaczycie miłość Jezusa w czasie teraźniejszym. Nie, że ukochał, nie, wcześniej, ale że Jezus kocha nas, nie? Jeśli tu możemy sobie otworzyć, też was przed komputerami, telewizorami zachęcam. Ostatnia księga Biblii, księga Objawienia, albo inaczej Apokalipsy i werset 5. Tam jest od kogo jest to objawienie i od Jezusa Chrystusa, który jest świadkiem wiernym, pierworodnym z umarłych i władcą nad królami ziemskimi. Jemu, który miłuje nas, czyli kocha nas teraz, nie? I który wyzwolił, to jest w czasie przeszłym, to już się stało, który wyzwolił nas z grzechów naszych przez krew swoją. Wyzwolił na krzyżu. My staliśmy się uczestnikami tego w momencie, kiedy zawołaliśmy: Jezu, ratuj, Jezu, zbaw mnie. Ale kocha nas codziennie. To nie jest coś, co się, wiecie, wydarzyło w historii i my tylko wspominamy. Tu jasno jest napisane, który kocha nas teraz. To jest przesłanie do Kościoła, czyli możemy to odbierać bezpośrednio do siebie. To nie jest przeszłość, to nie jest tylko rozpamiętywanie tego, co zrobił. Jego miłość jest aktualna, czyli jeśli kocha, to co robi? Wystarczy żony spytać każdej, nie? Czyli aktywnie angażuje się w nasze życie, no bo nie ma miłości bez aktywnego angażowania się, bez okazywania jej. Także dlaczego warto kochać Jezusa? Bo On cały czas nas kocha i to jest wymiana miłości. Dla mnie właśnie ten przykład, jak Bóg kochał Łazarza na przykład,
i wtedy się rozrzewnił. Jest napisane, że zapłakał, że wzruszył się i to też, tak jak Michał mówił, że ta miłość Jezusa do człowieka to nie jest jakaś taka ogólna do masy, czy właśnie taka niepersonalna, tylko właśnie taka osobista, tak jak właśnie on kochał Łazarza, no to też kocha właśnie każdego z nas. Mogę też właśnie dodać do tego, co mówił Michał, że właśnie to uświadomienie sobie, że Jezus za mnie umarł na krzyżu, że kiedy umierał na krzyżu, to miał na myśli mnie i też pamiętam z historii Josha McDowella, tak mnie przejęło właśnie jego słowa, że on sobie nagle uświadomił, że oczywiście te wszystkie fakty o zmartwychwstaniu to tak, ale właśnie sobie uświadomił tą miłość Jezusa do niego osobiście i że gdyby był jedyną osobą na świecie, to Jezus i tak za niego umarł, więc jakby no, mi to przynajmniej osobiście tak pomaga uświadomienie z mojego stanu, że się topiłam, no i że, no, że Jezus mnie uratował i to osobiście mnie i tak jak w tej piosence, to myślę, że ona oddaje właśnie takie uczucia związane z Jezusem, to ta piosenka Cicho było na ulicach. I tak jak są te słowa tej piosenki, że teraz właśnie od tego momentu Jezus jest dla mnie wszystkim. Co myślę, że to tak naturalna reakcja chyba po nawróceniu. Weronika mówiła o tej miłości do przyjaciela. No ktoś powie, ale skąd ja wiem, czy ja jestem przyjacielem Jezusa, nie? Pamiętacie, jak Jezus tłumaczył właśnie tę relację apostołom? Mówi, sługa, no to wykonuje rozkazy i niespecjalnie musi wiedzieć, o co chodzi. Niekoniecznie musi znać zamysł, wolę, plan swojego Pana. Ale przyjaciel to jest ktoś inny. Przyjaciel to jest ten, który rozumie, który wymienia myśli, który zna wolę tej drugiej strony i mówi, już was nie nazywam sługami, was nazywam przyjaciółmi, bo objawiłem wam swoją wolę. Każdy, kto otworzy Biblię, kto zawoła do Jezusa, Jezus baw mnie, może wiedzieć, że już rozpoczął pełnienie woli Jezusa, poznając Jego Słowo, dalej ją poznaje, jesteś przyjacielem Jezusa Chrystusa. Stąd ten stosunek, jaki miał Jezus do Łazarza, właśnie jako do swojego przyjaciela, ma także do ciebie czy do mnie. Jeszcze dla mnie niesamowite jest to, że mamy bezpośredni kontakt z Bogiem. W takim sensie, że Bóg nas przez swoje słowo zachęca do modlitwy, do próśb. On chce, żebyśmy Go prosili, a On chce nam jednocześnie odpowiadać na te prośby. Przez to przeżywamy żywość kontaktu z Bogiem. No, jak się człowiek sobie uświadomi, kim jest Bóg, że jest Panem Wszechświata, Stworzycielem i Panem historii, no to jest to niezwykłe po prostu. No i tak będzie na wieczność, to też jest takie też niezwykłe, że człowiek ma taką alternatywę albo wieczność w piekle, albo wieczność z Bogiem, swoim tatą najlepszym. Także to chyba, nie wiem, czy myślę, że to łatwo wybrać, tylko ludzie tego nie rozumieją. No z tymi modlitwami Marzeny to rzeczywiście tu my musimy szczególnie uważać. Wczoraj rozważaliśmy taki psalm na temat burzy, no i Marzena się wzięła i pomodliła, żeby burza była. No to raz, że wczoraj była, to jeszcze i dzisiaj jest. Dzisiaj druga na poprawkę. Który to psalm był? 29. Psalm 29, jeśli by ktoś chciał sobie. Nie ma burzy akurat blisko i chciałby sobie to odświeżyć czy porównać, no to zachęcamy. Autentyk, zobaczcie, ile świadków jest. Jeszcze dla mnie to też jest niesamowity też ten aspekt, że bo jest taka, no Bóg nam obiecał, że każdy, kto Go szczerze szuka, no to Go, On się da znaleźć Mu, ale ja doświadczałam osobiście czegoś takiego, że ja nawet nie szukałam, a jednak On mnie znalazł, że nawet no, pamiętam, że no, ja myślałam, że no, to
że już znam prawdę, że no, wszyscy wokół mnie to samo robią i że właśnie mówię, niczego nie szukałam innego, a pomimo tego właśnie on mnie wyrwał z tego wszystkiego i właśnie też pamiętam to, że zaskoczyło mnie to, że właśnie, że on mnie kocha, ze mną chce mieć tą relację osobistą i mówię, także nawet ktoś, kto, no, można powiedzieć, czynnie go nie szuka, to on wszystkich ma, no, o wszystkich ma staranie. I, no, i nawet jeżeli ktoś myśli, że a, tam o mnie Bóg nie pamięta, czy tam nie jestem ważny dla Niego, no to właśnie to na pewno tak nie jest, że Bóg po prostu zna nas wszystkich właśnie z imienia, tak jak już wiele razy to padło. I mówię, i on nas, do nas się dobija, nawet jeżeli my nie za bardzo się rozglądamy dookoła i nie orientujemy się w tym. Ja jak sobie przypomnę swoje życie, takie właśnie przed nawróceniem i poznaniem Jezusa, no to czułam się też bardzo samotna i czułam się taka właśnie, no, nieważna, jeszcze jak mnie doszły jakieś myśli takie dotyczące grzeszności, to jeszcze się czułam gorzej w tym swoim takim obrazie siebie. I wiecie, taka wdzięczność właśnie, że to sam Bóg mnie ukochał, sam Bóg mnie zbawił i że dla Niego jestem ważna i teraz każdą rzeczą mogę do Niego przyjść, jest czymś, no, tak niezwykłym dla mnie, że naprawdę kocham Jezusa i dziękuję Mu za to, że te 2000 lat temu też miał mnie na myśli, umierając na krzyżu. Dla mnie też takie niesamowite jest właśnie to, że to dzięki Jezusowi mam taki stały pokój z Bogiem i stałą radość, że jej źródło nie jest w zewnętrznych okolicznościach, w tym, co się przydarza lub nie przydarza codziennie, ale w tym, że to Bóg jest stały, jest gwarantem tego, że już nigdy mnie nie odrzuci. Tak jak moje zasługi mnie do Niego nie zbliżyły, tak żadne moje brak zasług mnie od Niego nie odtrąci na wieki. Także no mówię, nigdy w świecie i w życiu nie doświadczyłam takiego pokoju wynikającego z tego, że wiem, że Bóg po prostu zawsze będzie mnie trzymał przy sobie, że to On mnie trzyma. Nie jest tak, że ja muszę się trzymać i to moją mocą jestem przy Nim i będę na wieki, tylko On mnie trzyma i obiecał, że już nigdy mnie nie wypuści, także to mi daje taką wewnętrzną radość. Nawet opis biblijny jest tutaj podwójny Nelson, nie? Że raz jest, że jesteśmy w ręku Ojca i w ręku Jezusa, nie? Że to jest tak, to ten uścisk i nikt nie może wyrwać was z mojej ręki, także pewny chwyt. Piotr powiedział, że Bóg chce, żebyśmy kochali i dokładnie tak jak przecież w Ewangelii jest napisane, jak Jezus został spytany o pierwsze przekazanie, no to powiedział, że będziesz miał Pana Boga swojego, z tego serca swojego, swojej duszy swojej, ze wszystkich sił swoich. I, no i to jest tak, że tak powiem, bardzo pragmatyczne, tak? I nie wynika to może z jakiegoś takiego suchego nakazu Boga, tylko tak jak Piotr właśnie powiedział, że wynika to z tego, że Bóg chce tej relacji. I odpowiadając na pytanie takie tytułowe, że tak powiem, dlaczego warto kochać Jezusa, dlatego że kiedy będziemy kochać Boga z całego serca, z całej duszy, z całych sił swoich, to ten umysł i to nasze serce wtedy będzie w najlepszym stanie, w jakim może być, w najlepszym miejscu. Amen. Mnie się trochę nie podoba ten tytuł, chociażbym nie umiał wymyślić lepszego. Bo to jest tak, że jak się pyta, dlaczego warto, to przynajmniej mnie się
pojawia takie skojarzenie. Powiedz cioci, że ją kochasz, to dostaniesz cukierka. A tutaj jest właśnie coś takiego, że Jezus w ogóle nie uzależnia tej swojej miłości od nas, że to on po prostu za nas umarł i no i my sobie na przykład możemy myśleć, że jesteśmy bezwartościowi, a dla niego, a on jakby mówił, a dla mnie jesteś tyle wart, że za ciebie umarłem i nie kłóć się ze mną. I to tak, to właśnie coś takiego jest, że to wszystko jest w Biblii napisane, że tak krótko, że on nas ukochał zanim myśmy go ukochali i kiedy byliśmy jego wrogami, to jest tak krótko napisane i trudno sobie zdać sprawę, co to znaczy, a to znaczy między innymi to i jeszcze wiele innych rzeczy. No i tak najkrócej to można powiedzieć, że warto go kochać, bo on jest tego wart. No wezmę trochę w obronę ten tytuł. Piotrze, żebym się chciał, nie chciałbym polemizować, tylko pokażę pewną zależność, którą sam Jezus podał ludziom jako wartą rozważenia, mianowicie ta przypowieść o synu marnotrawnym. Pamiętacie, nie? No, że jeden wybrał, żeby pójść swoją drogą, poprosił o część majątku, no i poszedł. I póki były pieniądze, póki była prosperita w tej krainie, do której się wybrał, no to wszystko szło świetnie, a potem się pieniądze skończyły, zaczęły się schody, jak niektórzy ułani mówili, i wylądował w końcu przy świniach. I to nie jako taki tam pracownik, który ma tam, wiecie, wikt i opierunek dla Żyda, bo to Jezus opowiada Żydom tę historię, nie? I on wylądował przy świniach, nie? To już jest skandal, nie? Bo Żydzi nie jedzą wieprzowiny i uważają to za takie nieczyste zwierzęta, zgodnie ze Starym Testamentem. Ale on jeszcze był w tej hierarchii poniżej świni, bo świnie przynajmniej dostawały jedzenie. A on musiał ukradkiem do koryta im się gdzieś tam dobierać i kraść to jedzenie świniom, a kiedy właśnie ci pracownicy zobaczyli, no to tam go gumowaną lagą witali i musiał uciekać, chować się i tak dalej. Także no, tak jest opisane życie człowieka bez Boga, który wybrał życie po swojemu. Nie? Stąd ten rzeczony syn zaczyna kombinować, nie? Czyli warto, nie warto, nie? W tym momencie mu się warto, nie warto włączyło i on mówi, ty, po co ja tu siedzę jak najgorsze ogniwo świńskiego łańcucha pokarmowego? Przecież najgorsza ciura u mojego ojca to ma nieporównywalnie lepiej. To ja biorę wtroki i wracam do domu, nie? W ten sposób Jezus motywował Żydów do nawrócenia, nie? Także widać, że to tam musiał dosyć tak, jakby to powiedzieć, odwoływać się do tego warto, nie warto, nie? Co prawda nie robimy dzisiaj może ewangelizacji szczególnie do Żydów, ale niektórzy Żydzi może i nas słuchają, a Polacy mają prawie 1000 lat historii z Żydami, także tam się dużo tych i genów i różnych myśli wymieniło, dlatego myślę, że ta historia także i do Polaków niektórych, którzy jeszcze się w jakiś sposób zbraniają czy lekceważą przyjście do Jezusa, będzie plastycznie wyrazi wasz stan. Człowiek myśli często, że bez Chrystusa to będzie miał szczęście, szczęśliwe życie, bo wszystko mu wolno, bo tamto, śmanto i owanto.
rzeczywistości jesteś gorszy od świni, jeśli chodzi o jakość życia. Tak naprawdę nie znasz prawdziwego życia. Być może tęsknisz za nim, ale to, co do tej pory przeżyłeś bez Chrystusa, to jest porównywalne z tamtym człowiekiem, który świniom musi wyrywać pokarm, a jeszcze od czasu do czasu przez grzbiet lagą dostanie. Nie? To jest Jezusa opis twojego życia. Stąd to, co Jezus mówi, ja jestem dobrym pasterzem. Ja przyszedłem dać owcom obfite życie. Wspaniałe życie. Nie jakieś popłuczyny tam, które się nazywają szczęściem. Tylko prawdziwe, wartościowe życie. Tej kobiecie Samarytance to Jezus też tłumaczył. Przeżyłaś wiele. Tego chłopa, który masz, to piąty twój z kolei, nie? I tak dalej. Szukasz. Ale dopiero kiedy się napijesz tej wody, którą ja ci dam, to poznasz, czym jest prawdziwe życie. Już nigdy pragnąć nie będziesz. W tym sensie warto. Kto następny? No jest wiele na pewno rzeczy, za których powinniśmy kochać Jezusa. No, mi się tak właśnie nachodzi, przypomina mi się właśnie stare życie też i kiedyś próbowałem przezwyciężyć pewne swoje słabości, nigdy mi się to nie udawało i właśnie Jezus rozbudził we mnie najpierw taką chęć w ogóle zmiany totalnej wszystkiego, a później dał siłę, żeby te zmiany móc wprowadzić w życie, dzięki niemu, więc wielokrotność porażek wcześniejszych, no po prostu dla mnie dowodzą to, że no, bez Jezusa nie dałbym sobie z tym rady, a dzięki niemu ta siła jest, więc już abstrahując od tego, że On oddał za nas życie, to jest coś ciężkim w ogóle do opisania, ale daje się poznać nam, każdego dnia praktycznie otwiera nam oczy, także piękne jest to, że On tak stopniowo działa też w człowieku, nie daje nam więcej niż byśmy w stanie byli znieść, i, czy cierpień, czy zwycięstw, i zna nas lepiej niż my sami, więc nie pozostaje nam nic innego niż tylko Go kochać. Ja podzielę się taką historią ze swojego dzieciństwa. Bogu mi babcia opowiadała o Panu Bozi. Pamiętam, że ja bardzo chciałam tą Bozię poznać i tak często właśnie miałam sny, śnił mi się właśnie Pan Bozia i tak wyobrażałam go sobie, ale to bardziej to było takie budowane właśnie na tym, co mi babcia opowiadała, co tam w kościele czy tam na religii słyszałam. I taką miałam sytuację, że byliśmy na wakacjach z rodzicami i razem z siostrą po prostu wpadłyśmy w taki wir wodny i zaczęłyśmy się topić. Ciocia i mój tata też próbowali nas uratować i oni też zostali wciągnięci pod wodę. Ja pamiętam bardzo wyraźnie to takie doświadczenie, taką myśl, że wreszcie poznam Boga, że umrę. I ja się tak cieszyłam, że Go poznam, że będę mogła Go zobaczyć i w ogóle się nie bałam śmierci. Pamiętam bardzo wyraźnie to uczucie. No i w tym momencie po prostu poczułam, że mnie coś złapało za kark i po prostu zostałam wyciągnięta z wody. No i wtedy dopiero jakby zaczęłam też walczyć o to życie. I to później mama opowiadała, jak to było, że po prostu nagle pojawił się mężczyzna, przybiegł i nas wszystkich wyciągnął z wody, 4 osoby. I zniknął. I mama mu nie zdążyła podziękować. I tak sobie myślę, że Bóg mi dał taką szansę, żebym mogła poznać prawdziwego Boga, nie tego wyobrażonego, tą Bozię, tylko właśnie prawdziwego Stwórcę. I jestem mu bardzo wdzięczna za to i tak sobie myślę, że to będzie niesamowite spotkanie, bo to jest Stwórca całego Wszechświata, jest kimś tak niesamowitym. Jesteśmy stworzeni na Jego obraz, więc będziemy mogli z Nim porozmawiać. To będzie po prostu no, coś najcudowniejszego no, w życiu, to co nas spotkało. Już teraz możemy Go poznawać dzięki Jego Słowu, ale kiedyś spotkamy Go tak twarzą w twarz i to będzie po prostu coś niesamowitego. No. Amen. Dziękuję. Ja tak tylko powiem, tak nawet na zwykłą logikę, na chłopski rozum, no, jeśli ktoś
oddaje swoje życie za swojego wroga, no to, to takie to jest, no jak można się komuś takiemu odwdzięczyć, no tylko go można miłować. No i tyle. Ja właśnie taką bardzo podobną myśl mam, że nam jest łatwo kochać Jezusa, że no, jak pomyślimy o tej niewyobrażalnej miłości, to o której nam Jezus też powiedział, że no, my się tego nawet nie musimy domyślać, tylko Jego Słowo wprost o tym mówi. I jeszcze to wszystko udowodnił, umierając za nas, cierpiąc niewyobrażalnie. No to miłość jest taką, można powiedzieć, łatwą odpowiedzią, że właśnie bardzo nam to Bóg ułatwił, że no tak właśnie do nas wyszedł, nie? Że ja cię, zobacz jak cię kocham. To ta odpowiedź jest taka naturalna i łatwa. Ja to jeszcze właśnie tak myślę, że warto kochać Jezusa, dlatego że po prostu na tym się, na Jego miłości nigdy się nie zawiedziemy, że no, to jest też takie, no, taka inwestycja jakby, no, że to jest coś takiego właśnie, że nie możemy, nie stracimy na tym nigdy i to jest miłość, której możemy być pewni, że nas nie zrani jakby. I druga rzecz, no to po prostu, że Jezus dał sens naszemu życiu, że właśnie dzięki temu ono, no właśnie ma sens i nie jest marnością. Małgosia o tej marności powiedziała, to mi się skojarzyło, że jeżeli nie będziemy kochać Jezusa, nie będziemy kochać Boga, to tak naprawdę serce nie zostanie gdzieś w próżni i będziemy kochać w tym momencie jakieś marne rzeczy z tego świata, jakieś materialne, które to wszystko przeminie, zostanie nam zabrane, a Jezus nigdy nie zostanie nam zabrany. Amen. Ktoś jeszcze chciałby odpowiedzieć na to tytułowe pytanie? Mamy nadzieję kiedyś usłyszeć też Twoją odpowiedź. Jak wiecie, praktycznie każdego tygodnia, szczególnie w soboty, ktoś z nas opowiada Tobie o tym, jak poznał Jezusa, po to, żeby po pierwsze dać świadectwo Bożej miłości, ale też żeby i Ciebie zachęcić swoją historią, tym jak On został uratowany, żebyś i Ty zawołał: Jezu, zbaw mnie. Stąd mówię, że mam nadzieję, że kiedyś i Ty rozpoznasz w Jezusie Chrystusie swego Zbawiciela, pokochasz Go całym sercem i będziesz chciał oddać Mu chwałę przez złożenie takiego świadectwa i też, żeby zachęcić innych do pójścia za Jezusem. Czy ktoś jeszcze chciałby? Z prawej nikt. Proszę, Kasia. No, Pan Jezus stoi u drzwi i kołacze, także On chce tej relacji z nami, On chce, żebyśmy Go wpuścili do naszego serca i dopiero w sumie po tym nawróceniu, jak naprawdę się wpuści do naszego serca, dopiero wtedy zdajemy sobie sprawę, jakie to jest fantastyczne i jak On przemienia nasze życie. I właśnie nawet o tym przyjacielu była mowa, że od tego momentu mamy przyjaciela na całe życie i skoro zbawienie jest właśnie nieutracalne, to do końca życia wiemy, że będzie z nami i możemy na Niego liczyć, więc temu jest warto Jego kochać. Amen. Tak Wam dopowiem, że Kasię znamy od 15 minut. Właśnie mniej więcej, no powiedzmy 15 minut przed rozpoczęciem naszego programu. Kasia przyjechała do nas z Kanady. Na dowód pokażę właśnie ten syrop klonowy. Oczywiście pozdrawiamy też i rodzinę Kasi i też naszych rodaków w Kanadzie.
A wcześniej, tuż przed rozpoczęciem, pożegnaliśmy naszych widzów ze Stanów Zjednoczonych, którzy też chcieli przynajmniej na kilka godzin, specjalnie z Warszawy przyjechali, żeby tu z nami pobyć. Mam nadzieję, że niedługo Bóg da, że też będziemy mogli się zobaczyć na amerykańskiej ziemi. Czy jeszcze ktoś z lewej strony chciał być może, a nie miał okazji? No, jak wiecie, my jesteśmy tu na obozie kościoła. Taki tydzień w roku, tak postanowiliśmy już od dawna, widząc owoce tego, że naprawdę jest to nam potrzebne, że Bóg i szczególnie działa, niekiedy przez odpoczynek, niekiedy przez nauczanie, wspólny śpiew, jakąś wycieczkę, czy zagrożenie, czy na przykład przeżycie burzy, czy jakiegoś braku wody, czy czegoś tam jeszcze przez długi czas, że nas czegoś uczy, ale i my też poznajemy siebie nawzajem. To, że przez, nie wiem, no już chyba ze 20 lat, tak mniej więcej, przynajmniej raz na rok, przez tydzień, niekiedy trochę więcej, spotykamy się ze sobą. To jest jeden z czynników, który buduje z nas taki silny zespół, że możemy razem, pomimo różnych tam przeciwności, prób rozbicia nas, podzielenia i różnych takich rzeczy, iść, maszerować razem w jednym szeregu, służyć Jezusowi i robić takie rzeczy, które dzisiaj między innymi ty oglądasz, czy wielu z was no, doświadczyło dobra tego, że prawda o Jezusie Chrystusie właśnie no, przez tę grupę ludzi do was dotarła. Dlatego cieszę się też, że mogliście poznać nie tylko mnie, czy tę ekipę, która codziennie tam gdzieś się uwija przy kamerach, ale mogliście zobaczyć ten stosunkowo nieliczny, ale widzicie, że silny właśnie miłością do Jezusa Chrystusa, a przez to niepokonany Kościół Jezusa Chrystusa właśnie. Żebyście nie pozostali czasem z taką myślą, że to was nie dotyczy. Nie? Już wcześniej mówiliśmy o tym, że Jezus umarł za nas, kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami. No to przypomnę na koniec ten najbardziej znany werset Pisma Świętego, który najczęściej pojawia się, jeśli mówimy o istocie chrześcijaństwa. Jan 3,16, żebyś zobaczył, że Bóg myślał, mówiąc te słowa, bo to Jezus mówi do Nikodema, jednego z żydowskich nauczycieli religijnych, który szuka prawdy, który coś podświadomie już chyba czuje, że to Jezus to jest ten właśnie, który ma przyjść i to właśnie do Niego Jezus kieruje te słowa, ale mówi o Tobie. Nie mówi tylko o Nikodemie, a mówi także o Tobie. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swojego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Na pewno w jednym momencie ten werset mówi o Tobie. Albowiem tak Bóg umiłował świat. Świat w tym znaczeniu oznacza właśnie tych, którzy w Niego nie wierzyli, nie wierzą, czy nie będą w przyszłości wierzyć. Świat, który trwa w grzechu. Każdy z nas rodzi się w grzechu, w buncie do Boga, w buncie wobec Boga. Dlatego to na pewno jest o Tobie. Nie znam Cię, ale 100% to jest prawdą o każdym człowieku. O mnie również. Kiedyś należałem do świata, stąd ta miłość Boga do mnie, grzesznika, też oczywiście mnie dotyczy. Ale ten werset mówi też o innej grupie ludzi. Tu nie wiem, czy się do niej zaliczasz, bo zobaczcie. Albowiem tak Bóg umiłował świat, i tu są wszyscy ludzie, że Syna swojego jednorodzonego dał, aby każdy, i tu już jest zbiór mniejszy, aby każdy, kto weń wierzy, nie wiem, czy wierzysz w Jezusa Chrystusa, ale ze względu na to, że On mnie ukochał, że zrozumiałem Jego miłość, że rozumiem Jego wolę, że On też Ciebie ukochał i chce, żebyś Ty rozpoznał Jego miłość. Mówię do Ciebie nie tylko dziś, ale i wiele dni w roku. Każdy chrześcijanin, mój brat czy siostra w Chrystusie też tego chce dla Ciebie. Bo wiemy, jak ważna i jak wartościowa jest miłość Jezusa Chrystusa, że daje życie wieczne, ale daje wspaniałe życie tu i teraz. Dlatego chcielibyśmy, żebyś i Ty
nie tylko zaliczał się do tej pierwszej części wersetu, czyli świata, który jest pogrążony w grzechu, ale żebyś wybrał stanięcie przy Jezusie, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. To jest ważna, jak widzisz, decyzja. Możesz mieć życie wieczne. Ale spójrz też na to z tej strony, że jeśli tego wyboru nie dokonasz, nie zwrócisz się przez modlitwę z wiarą w sercu, Jezu, zbaw mnie, Jezu, ratuj, to zostaniesz potępiony na swoje własne życzenie. Bardzo byśmy tego nie chcieli, dlatego w imieniu Chrystusa wzywamy, pojednaj się z Bogiem. Do zobaczenia.